Witam Cię Piotrze. Cześć Mateuszu. Cieszę się, że masz chęć nagrywania podcastu kolejnego odcinka z naszym wyznaniem wiary. Dzisiaj mamy temat wierze w ciała zmartwychwstanie. Ja chciałem tak fajnie zacząć, że tu się już wszystko zbiega. To już jest cel, kulminacja, fundament, wszystko dzisiaj. Takie też było zdanie w tym katechizmie naszym. No tak, dlatego chciałem zacząć. Że zmartwychwstanie to jest takim kropką nad R. Takie. Kresy... Nad I? Kreseczka nad eś. <laughs> no, takie fundamentalne, faktycznie. No, jeżeli trzymamy się słów Świętego Pawła, że tak. jeżeli Jezus nie zmartwychwstał, to próżna jest nasza wiara, no to dzisiaj mówimy o tym, dlaczego wierzymy. To może uporządkuj to, zanim powiemy, dlaczego wierzymy w ciała zmartwychwstanie, tak jak zwykle to robisz. Co nam dzisiaj katechizm proponuje? No właśnie, tu bym chciał tak troszeczkę inaczej dzisiaj. Czytając ten fragment katechizmu. To chyba pierwszy raz od początku katechizm zaczął posługiwać się pytaniami. Nie wiem, czy to zauważyłeś, że katechizm stawia pytanie i daje odpowiedź. Po raz pierwszy chyba. Tak, tak, tak. tak. I ja sobie to podzieliłem tak trochę inaczej, że najpierw jest coś takiego, jak powiedzielibyśmy, podstawa, taka, biblijna, teologia. taka teologia ładna, no nie, a potem są pytania i odpowiedzi. Taka próba jakby pokazania, albo sięgnięcie do jakiejś starszych wersji. Nie pamiętam, jak to jest w poprzednich katechizmach. Najpierw jest właśnie ta podstawa taka, no nie? Co, z czego to potem będzie wynikała ta odpowiedź na, na zadane pytania. I to jest tam tak myślę bardzo prosto pokazane, że y, najpierw kwestia zmartwychwstania ciała i duszy i tego, że w momencie śmierci jest to rozerwanie, to już tak. mówiliśmy kiedyś na tak. początku. Że dusza i ciało oddzielone są od siebie po śmierci, a przy zmartwychwstaniu są jak gdyby na powrót połączone. I nie jest to wskrzeszenie tylko nie, jest to nie. coś nowego to jest zmartwychwstanie. Potem jest ta druga ważna prawda, że Bóg jest Bogiem żywych, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. To mi się zawsze dobrze kojarzy, bo to Blaise Pascal nosił taki fragment, zaszyty w surducie, i on był jak gdyby takim, taką poręką jego wiary, te słowa właśnie pana Boga, że on jest Bogiem żywych, a nie umarłych. No i to ma sens, bo co to za Bóg, jeżeli y, może być Bogiem tylko tych, którzy umarli na przykład, no nie? Albo stwarza ludzi, którzy żyją bardzo malutki wycinek czasu w porównaniu z wiecznością, no i nagle się kończą. Tak. Co to za frajda? No więc Bóg faktycznie, jeżeli w ogóle mówi o kimś, kto z tego świata już odszedł, to zawsze mówi tak, jakby to była osoba, która żyje. No nie, ja jestem Bogiem Abrahama. Nie byłem Bogiem Abrahama, jak żył, tylko ja jestem teraz Bogiem Abrahama. Czyli ten Abraham dalej jest w relacji do Pana Boga. No i ten taki trzeci podstawowy fundament dla zmartwychwstania to jest słowa Jezusa. Ja jestem życie i zmartwychwstanie, no nie? Czyli, że od Jezusa tak naprawdę bierze się zmartwychwstanie i że w Nim jest to zmartwychwstanie. No i to jest taka podstawa, że tak powiem. Tam mi się spodobało przy tym od razu, że katechizm pokazał, skąd się czerpie ta moc zmartwychwstania Jezusa, że z jednej strony jest wiara, ale z drugiej strony jest spożywanie ciała i krwi pańskiej. Eucharystia. Czyli że nie wystarczy tylko powiedzieć, Ja wierzę w Pana Boga, albo nie wystarczy tylko spożywać ciała i krwi pańskiej. No ciekawe. No nie, że trzeba to zrobić razem. Czyli trzeba wierząc, spożywać, albo spożywając, wierzyć. I to jest taka podstawa. Nie wiem, czy coś masz tutaj do dodania. Bardzo mi się to podoba. Dla mnie odkrywcze i takie świeże było to, że katechizm nazywa wszystkich wierzących świadkami, ale świadkami bardzo konkretnej sprawy. My, katolicy, chrześcijanie, jesteśmy świadkami zmartwychwstania. Tak. Chyba jako księża jesteśmy tak nauczeni, że my jesteśmy świadkami takiego życia i moralnego, że jesteśmy świadkami nauki Jezusa. A od samego początku chodzi o to, żeby być świadkiem tej prawdy fundamentalnej, jak mówiliśmy na początku, o zmartwychwstaniu. No bo to jest to, co ty lubisz, no nie? Co przynosi Jezus nowego? Tak. Zmartwychwstanie. Tak naprawdę to jest ta fundamentalna prawda, którą przynosi Jezus, że człowiek zmartwychwstaje do wieczności. I, I też mi się bardzo spodobało, jak w tej pierwszej części, o której mówisz, że tam jest taka ta teologia, taka baza, z której katechizm wyciąga wnioski, jak tam jest przytoczone rozmowy Jezusa z faryzeuszami. Tak, tak. Są tam te momenty wskazane. Pojawiam o co tobie chodzi z tymi rozmowami z faryzeuszami, z saduceuszami, gdzie Jezus dyskutuje o zmartwychwstaniu ciała. Tak, oni wszyscy wierzą w zmartwychwstanie, ale inne. Wierzą w zmartwychwstanie duszy. I w ogóle to katechizm mocno podkreślił tam, że temat wiary w zmartwychwstanie ciała, czyli zmartwychwstanie całego człowieka, byśmy powiedzieli, to jest temat, któremu najbardziej sprzeciwiać się będą. To od początku budzi kontrowersje. I tak naprawdę do dnia dzisiejszego. Bo trzeba to powiedzieć, że ci faryzeusze, oni wierzyli, że to życie będzie takim tylko życiem duchowym. Tak. Tam nie ma miejsca na żadne ciało. Że ciało nie zmartwychwstaje. Tego nie mogli przeskoczyć. I tak samo jak święty Paweł, właśnie sobie to wynotowałem, idzie i jest ta mowa na Areopagu. jak Paweł dochodzi do momentu, mówi, że ciała zmartwychwstaną. Posłuchamy Cię innym razem. To posłuchamy Cię innym razem. Tak. To jest na pewno temat, który jest bardzo ważny dla w ogóle wiary chrześcijańskiej, bardzo ważny dla pojmowania człowieka i jego życia, no i bardzo dyskusyjny. I to katechizm jak gdyby tutaj pierwszy raz tak bardzo podkreśla, że to jest trudny temat, którym będą przeciwne głosy. A jednocześnie podkreśla, że można to zrozumieć tylko na poziomie wiary. Ja nawet miałem takie my myślenie, że to jest taka tajemnica z tajemnic. <laughs> o co chodzi z tym zmartwychwstaniem? <laughs> no wszystko, co wiemy o zmartwychwstaniu, wnioskujemy z tego opisu ewangelicznego i z dzieł apostolskich, tych fragmentów, które mówią o zmartwychwstaniu Jezusa. Oczywiście ksiądz profesor, stanie, którego doczytałem, tam wspomina, że my mówimy tylko o zmartwychwstaniu do szczęścia. Mówimy o zmartwychwstaniu do relacji z Jezusem, a nic nie mówi Ewangelia. No. I to jest jedno z pytań katechizmu. Kto z martwych wstanie? To i katechizm mówi, że wszyscy. Tak. To jest fajne. Wszyscy z martwych Nawet ateiści? Tak. I co? No i właśnie. <laughs> no. To co mówi ksiądz profesor Stanik i to co mówi katechizm, że nie wszyscy do szczęścia. I nie wiemy jak będzie wyglądało to zmartwychwstanie tych drugich, o których Pismo Święte mówi, że oni tam krzyczą, żeby chcą się schować. Tam góry padnijcie na nas, pagórki przykryjcie nas. I ksiądz profesor mówi, że prawdopodobnie jest tak, że Bóg stwarzając stwarza wszystko piękne i zmartwychwstanie do relacji z Jezusem to jest takie posiadanie już później ciała zmartwychwstałego, pięknego. No to Natomiast już takie teorie. I, I wniosek jest taki, który pewnie przez wieki się ukształtował, że jak ktoś zmartwychwstaje do tej drugiej relacji, nie z Jezusem, to tam pewnie tego piękna brakuje. I dlatego oni chcą się schować. Być może dlatego w kulturze tak często mamy, że aniołowie są piękni. Czymże jest piękno? To czy piękno, bawi świat <laughs> i tak dalej. Ale może to jest powodem takiego przedstawiania dzisiaj w obrazach, w filmach, że jak coś jest dobre, to jest piękne. A jak coś jest właśnie niedobre, to jest takie wykrzywione, karykaturalne. To jest taki poziom bardzo filozoficzny, żeby nie powiedzieć, metafizyczny. Piękna. To nie jest takie piękno subiektywne, które my odczuwamy, że coś nam się bardziej lub mniej podoba. Mm. Natomiast ja bym został przy tym takim fundamentalnym stwierdzeniu katechizmu, że wszyscy zmartwychwstają. Jedni do życia wiecznego z Bogiem, a drudzy do wiecznego potępienia. Bo to jest bardzo ważna prawda, bo ktoś może powiedzieć, że mnie to nie dotyczy. Albo że ja wcale nie chcę zmartwychwstać, albo że ja bym chciał, żeby to było poza mną całkowicie. Mhm. się nie da. Z perspektywy nauczania Ewangelii, tego, co głosił Jezus, prawdy o zmartwychwstaniu, wszyscy zmartwychwstaną. I dlatego czasem jest takie coś i można się z tym spotkać, jak niektórzy wierzący mówią, tacy apologeci do ateistów, że no, po śmierci znajdziesz odpowiedź. Nie? bo też się spotkasz z tą tajemnicą Pana Boga. I tu mi się podoba katechizm, który zaczyna cytować świętych. Jest tam zacytowana Teresa y, od Jezusa, święta Teresa od Jezusa, czy święta Tereska od Dzieciątka Jezus. I one mówią tak, pierwsza mówi, chcę widzieć Boga, ale trzeba umrzeć, żeby Go zobaczyć. Tak. A Tereska od Dzieciątka Jezus mówi, ja nie umieram, ja wchodzę w życie. No ona jeszcze głębiej, no nie? Także to jest jedna ważna kwestia, kto z martwych wstanie i wiemy, że wszyscy wszystkich to dotyczy, wszystkich to czeka i wszyscy się przekonają, jaka jest prawda po drugiej stronie. A druga sprawa to jest to, co to znaczy zmartwychwstać? To jest dopiero pytanie. Co to znaczy zmartwychwstać? Co to jest to zmartwychwstanie ciała? Katechizm używa takiego słowa, że dostaniemy ciało niezniszczalne, uwielbione, mające pewną inną formę, ale ciekawe tam jest, bo tam jest podkreślone, że to będzie ciało przez nas rozpoznawalne. Tak. Nie, że Jezus miał ślady gwoździ, ślady przebitego boku, mimo że miał już ciało uwielbione, przechodził przez drzwi, zupełnie inaczej się zachowywał. W pewnym sensie był nie do końca rozpoznawalny, bo go nie poznały chociażby Maria Magdalena. Mm. Wtedy, kiedy go spotkała zaraz po zmartwychwstaniu, i myślała, że to jest jakiś ogrodnik, a nie, nie Jezus. Więc... może dlatego, że go jakieś liście zasłaniały. Tak to w filmach często widać. No. Ciekawe jest to, że nie ma sposobu chyba, żeby jakoś tak wprost powiedzieć, jak to będzie wyglądało, na czym będzie polegało zmartwychwstanie. Wiemy, że to jest jakaś zupełnie inna forma życia, inny sposób przeżywania cielesności pewnie inny sposób przeżywania zmysłowości całej. Katechizm mówi o tym obrazie ziarna, który wpada w ziemię. Tak, nawet mi się to bardzo spodobało. Że potem nie wzrasta to samo ziarno. Tylko zupełnie inaczej, no nie? Zupełnie coś innego. To tak samo jest gąsienica i motyl, no nie? To to samo, no nie? Tutaj jest gąsienica, jest kokon i przemienia się w motyla, no nie? Tylko przy ziarnie jeszcze jest to obumieranie ziarna w ziemi. A ksiądz profesor Edward Staniek przytacza tutaj nauki i mówi tak, jak dawno temu... Nie zdawaliśmy sobie sprawy z istnienia kodu genetycznego. A teraz ta wiedza to jest tylko początek tej wiedzy, a my już potrafimy odtworzyć kod genetyczny zwierząt, które dawno wymarły dinozaurów. My dzisiaj możemy skrzesić dinozaury i mówi, że prawdopodobnie no, istnieje taki kod genetyczny ducha. No to już jest ciekawe. I w tym kodzie genetycznym ducha jest zapisane wiele rzeczy, również nasza cielesność. Tutaj możemy to badać tylko na gruncie wiary. To jeszcze zostało tak naprawdę jedno ważne pytanie, jak chodzi o zmartwychwstanie. Kiedy się dokona? stanie dokona się przy paruzji. No, tak mówi katechizm, że dokonuje się przy paruzji. Czyli co, jak teraz mamy zmarłych, którzy odeszli już z tego świata naszych bliskich, za których już niebawem będziemy się w tak wytężony sposób modlić na cmentarzach, to oni jeszcze czekają na zmartwychwstanie, tak? No to wygląda. Ale perspektywa na przykład taka, że dla nas to jest oczekiwanie na paruzję, a oni już są przecież po tej stronie, gdzie. W pewnym sensie czasu nie ma, takiego jak my przeżywamy. Może oni już są po paruzji. No i tego nigdy nie wiadomo. No nie, ale tam jeszcze jest jedno pokazanie. Z naszej perspektywy to nie będzie wiem. paruzja? Z naszej perspektywy to jest paruzja. No nie? My czekamy na paruzję jako na ten moment, kiedy wszystko się wypełni, wszyscy zostaną powołani do zmartwychwstania, obdarzeni ciałem uwielbionym. No i wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale tam jest takie ciekawe, że już jest taki moment dzisiaj dla nas, który y, mówi nam o zmartwychwstaniu. Pozwala przeżywać zmartwychwstanie. O to dzisiaj to jest Eucharystia. Karmienie się Eucharystią. Nie. Jeszcze coś było? No. Takie bardzo ważne. Mi się to zawsze bardzo podoba, bo to jest taki moment, który daje przedsmak tego, co to jest umrzeć i zmartwychwstać. Nie pamiętam. Chrzest Święty. W Chrystusie A... umieracie w Chrystusie rodzicie się do nowego życia. A to, My tak, przez tak. Chrzest Święty już mamy próbkę zmartwychwstania. Taki trailer mały. No Że umieramy... Krzesz święty to jest woda, która nas z jednej strony ożywia, ale pierwsze musi nas jak gdyby zabić w Jezusie. Nie? To tak może mocno brzmi, ale to też po to się zanurzało człowieka. Na jednym filmie widziałem kiedyś taką scenę, jak tak chrzczono chłopaka, że tam zakonnik go trzymał w beczce z tą wodą tak długo, że prawie się utopił. No nie? Jak go puścił i zaczął łapać powietrze, to on dobrze wiedział, co to znaczy, że woda chrztu mnie. Rodzi do nowego życia. Więc to jest taki moment, który według katechizmu jest już dzisiaj przed smakiem całej tej tajemnicy zmartwychwstania. Że my w umieramy i rodzimy się do nowego życia, więc już mamy to coś ze zmartwychwstania. Z tym jest związane takie spoglądanie na śmierć. I katechizm też pokazał takie dwutorowe spoglądanie na śmierć. Kiedyś była to kara za grzechy, i ci, co nie wierzą. Ci, co nie mają nadziei, to dla nich to jest no, kara, jakaś konsekwencja czegoś i, i, i trzeba się pogodzić z przemijalnością. A ci, co wierzą, to dla nich to jest nie kara za grzech, ale uczestnictwo w obietnicy Chrystusa. No i tu jest temat, który jest chyba bardzo ciekawy przy zmartwychwstaniu temat śmierci. Katechizm podejmuje na końcu temat śmierci. Dlatego ciekawy, bo tak naprawdę od naszego podejścia do śmierci zależy też podejście do zmartwychwstania. I podejście do życia. Albo inaczej, zmartwychwstanie może wpływać na nasze podejście do śmierci. Gdyby tak przejrzeć dziś, jak człowiek podchodzi do śmierci, jak ludzie podchodzą do śmierci, jak różne mają spojrzenia na tą śmierć. Jedni się bardzo boją, inni się nie boją. Jedni widzą w tym koniec wszystkiego. Drudzy widzą w tym siłę napędową do tego, żeby jak najlepiej żyć teraz, jak najlepiej wykorzystać czas, żeby nie zmarnować nic. No jest to takie, tak? Mówiliśmy o trenerach w ostatnim odcinku. I mam wrażenie, że bardzo wielu z nich... Proponuję taki, taką praktykę, żeby sobie stanąć przed lustrem codziennie rano i powiedzieć, jakbyś przeżył ten dzień, gdyby był ostatnim dniem twojego życia. No to jest jeden trening, że tak powiem, a drugi jest jeszcze też taki ciekawy. Nie wiem, czy pamiętasz, że robiliśmy to w seminarium. Ja <laughs> Napisz swoją robię. mowę pogrzebową. A tak, tak, tak. No nie? Że, żeby napisać, co bym chciał usłyszeć na pogrzebie o sobie. Myślałem, że chcesz powiedzieć o tym żarcie, co też w seminarium powtarzaliśmy, że trzeba stanąć przed lustrem i powiedzieć: Jest byczo. Ja, ja tego, tego nie, nie, nie słyszałem. To gdzieś chyba było na innym piętrze. Jedno jest pewne. Ten temat śmierci mocno się wpisuje w tematykę zmartwychwstania i nie da się uciec od tego tematu. Tam mi się podobało to, że katechizm pokazuje takie chyba najważniejsze wątki z podejściem do śmierci. Czyli jedno to jest to, że Śmierć jest przekleństwem człowieka. Drugie to to, że jest konsekwencją grzechu. A trzecie to to, że jest błogosławieństwo. Człowiek wierzący powinien widzieć śmierć jako błogosławieństwo. No nie? Święty Paweł tak pisze, nie? Dla mnie, śmierć to zysk, choroby to, to zysk, bo chcę być z Chrystusem. Tak, ale jeszcze się muszę natrudzić na tym świecie. Natomiast jedno, co mi się jeszcze spodobało, to, że od razu katechizm idzie do takiej praktycznej strony tematu śmierci. Czyli modlitwa o dobrą śmierć, troski o dobrą śmierć, apostolstwo dobrej śmierci. Też sobie to zapisałem. Taka wspólnota, która modli się właśnie o to, żeby każda osoba w tej wspólnocie, każdy bliski tych osób, czy osoby, które są powierzone modlitwie, otrzymały dar dobrej śmierci. Przytacza katechizm słowa świętego Franciszka, że śmierć to jest moja siostra. Bądź pochwalony, Panie mój, przez siostrę naszą, śmierć cielesną. Tak, no bo wyzwala do życia, no nie, do pełni życia, do, do relacji z Bogiem, która jest taka twarzą w twarz. A wyczytałeś, to jest patronem Dobrej Śmierci? Tak, na przykład święty Józef. Tak jest. No i cieszę się, że wspomniałeś o tym apostolstwie Dobrej Śmierci, bo jest to w naszej diecezji taka grupa... Prężnie działająca. Modlitewna, tak, bardzo prężna. Ciekawostką jest to, że oni się posługują też taką książeczką, w której są tam zasady, modlitwy, i wiemy, że została przetłumaczona na język Suahili. Tak, i w Afryce są wspólnoty. Zakładane przez naszą panią Zelatorkę, która pochodzi ze Skoczowa. Tak. Mam wrażenie, że ludziom się podoba taka modlitwa, tak jak to śpiewamy w tej pieśni, że od nagłej i niespodziewanej śmierci, śmierci za Panie zachowaj. Nas. I też przeżyłem w katechizmie, jak to przeczytałem, że przecież każde zdrowaś Mario. No i jest to też powiedziane, no nie, że Matka Boża to jest też osoba, która. Szczególnie się troszczy o taką naszą dobrą śmierć, I, i o te, prowadzenie nas do tego momentu. I te słowa, że w godzinę śmierci naszej. Żeby tak, no, gromnica nas. się zapala przy umierającym, no nie? Tak, tak. To tak. jest też ten symbol Matki Bożej, która jest przy człowieku, która go przeprowadza. Myślę, że Matka Boża to jest ta, którą wierzę, odkrywamy jako tą, która nas przeprowadza przez tą tajemnicę śmierci. I pamiętam, że byliśmy kiedyś po drugim roku w seminarium na praktykach. Gdzieś chyba tą praktykę miałem w ośrodku Caritas i tam był jeden z pensjonariuszy, taki pan Adam. Pamiętam, że on bardzo mocno promował, dużo opowiadał o modlitwie różańcowej zakonających. To było dla mnie takie nowe, że ktoś tak, komuś tak bardzo zależało i potem doczytałem, że w godzinę śmierci naszej nam mogą towarzyszyć różne myśli, może być strach, może być lęk, może być to, to, to całe życie, które nam przechodzi przed oczami i jak bardzo trzeba na ten moment tej modlitwy, żeby człowiek wytrwał, żeby wytrwał w wierze, żeby tej nadziei się trzymał, żeby się nie poddał jakimś strachom, które są no oczywiste. Pamiętam, że ta modlitwa zakonających wtedy wywarła na mnie duże wrażenie. No różaniec to jest też modlitwa, którą się modli apostolstwo dobrej śmierci, o dobrą śmierć, więc tak naprawdę widać tutaj, że Matka Boża ma szczególne miejsce i modlitwa różańcowa. Jedno jest pewne, tak podsumowując. Jeżeli przyjmujemy wiarę w Chrystusa, to przyjmujemy wiarę w kogoś, kto przede wszystkim przyszedł po to, żeby zmartwychwstać, i powiedzieć, że to jest. Jeżeli przyjmujemy wiarę w Pana Boga, to przyjmujemy wiarę w Boga, który chce, żebyśmy żyli, a nie byli martwi. Więc ma na to przepis. I co najważniejsze, jeżeli chcemy w życiu żyć zmartwychwstaniem, to na pewno trzeba się codziennie o tą wiarę zmagać, znaczy, to nie jest prosta wiara w zmartwychwstanie. Ale też ciekawi mnie, gdybyśmy spróbowali nie tyle pisać mowy pogrzebowej, albo nie tyle każdego dnia patrząc w lustro mówić, że to jest ostatni dzień mojego życia i co ja z nim zrobię, co spróbowali zobaczyć, jakbym chciał, żeby wyglądało moje zmartwychwstanie. Wyobrazić sobie. Nie są tacy kołczowie, którzy uczą takiego sposobu, Ćwiczenia się w różnych dobrych zachowaniach, dobrych nawykach, żeby sobie obrazować coś często. No nie? Żeby sobie spróbować zobrazować moje zmartwychwstanie. Mhm. Moje spotkanie z Jezusem, moje spotkanie z Bogiem. Uśmiecham się, bo jest taki żart pastoralny. W jednej parafii tam były trudności z zebraniem funduszy na ogrodzenie cmentarza. I probosz właśnie nam bodzie tak opowiadał, że wyobraźcie sobie moment zmartwychwstania, jak wstajecie, a tu te krowie naleśniki, bo nie ma ogrodzenia i wstaj. Jak staniesz przed Panem Bogiem? Taki umazany. No, rozumiem, że to miało konkretne. Zapotrzebowanie. To taki żarcory. Ale to może być ciekawe zajęcie. Ciekawe, ciekawy czas pomyśleć o tym. Teraz już będzie wszystkich świętych, więc dzień zaduszny. Dużo myślenia o śmierci, o przemijalności, o życiu wiecznym, no to może wyobrażałeś sobie kiedyś swoje zmartwychwstanie? No właśnie nie. Nigdy no. tego nie robiłem. A to jest najważniejsza prawda naszej wiary. Wszyscy do tego zdążamy. Wierzymy po to, żeby zmartwychwstać. Eucharystię przeżywamy po to, żeby zmartwychwstać. Komunię świętą przyjmujemy po to, żeby zmartwychwstać. Do wieczności z Panem Bogiem. Za naszych bliskich się modlimy o to. A nawet nie myślimy, jak to będzie wyglądało. Tym znakiem zapytania. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, a za tydzień mierzymy się z tematem wierze w życie wieczne. O! To dopiero będzie filozofia o wieczności. Filozofia o wieczności, o czasie, o miejscu. No Sąd to na pewno będzie ciekawe. Są dostateczne piekło, to zawsze jest ciekawe. Do zobaczenia. Do zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia za tydzień.